Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Minecraft na moda. I dzisiaj właśnie będziemy eksplorować jaskinie przez najbliższe dwa odcinki. Może krótsze, może dłuższe, ale dwa. Bo trzy to już by było za długo. Dlatego są dwa. I robimy najpierw taki miecz, który nam się przyda podczas tej ekspedycji ogólnie. Czyli Nano Saber, najlepszy miecz z Industrial StarCraft 2. Energy Crystal. Energy Crystal się robi z jednego diamentu po środku i 8 redstone'ów. Carbon Plate z miksem Metal Ingot. Glowstone to wiadomo. Nie mixed Metal Ingot Advanced Alloy, a to się robi z węgla, później z węglowego proszku, a później dopiero z czegoś innego. I mamy Nano Saber. Na razie jest nienaładowany. Naładujmy go po prostu. On ma duże obrażenia. Chociaż nie są one na razie uwzględnione. Tu zrobiłem tak, się lawa napełnia. Cały ten zbiornik przepełnia. Będzie wszystko leciało. Widzicie, ile tej lawy leci? Jesteśmy na nocy, na normalu, widzicie, jaki dźwięk tu jest. Więc taki będzie. Może to podgłośnię trochę, żeby coś słyszeć. Okej, podgłośniłem troszkę. Jest teraz okej, wracamy do bitwy. I co do kompresora, na Netherrack nie działał. Ale na inne rzeczy jak najbardziej działał, się zdziwiłem. No i dobrze. Nano Saber ładujemy w Mephi. Ładujemy go na fulla. Na 40 tysięcy. I zaraz schodzimy do naszych jaskini. Po poziomach różnych. Wody słychać. Na 3 głos nastawiłem. 30 tysięcy zaraz będzie. Ok, 40. I wstawiamy sobie tak. Tak i tak. Siekierka tu. O, to tak, scaffoldy. Scaffoldy mogę sobie tu ustawić, tu się fabryka załączyła. I co wam jeszcze mogę pokazać? Zrobiłem taki lapak, który pomieści 300 tysięcy energii. Robi się tak. Go. Lap. Bardzo drogo kiedyś się robiło taniej. Ale patrzcie, lapak. O, tak się robi lapis lazuli blok. Kiedyś to było samo lapis lazuli. Czyli tych bloków trzeba razy 9, raz 2, 3, 4, 5, 6 razy 9, 54 bodajże. Tak, 54. A Batpack się robi tak. Batpack się robi stosunkowo łatwo. Ale tu jeszcze trzeba dodać Advanced Circuit, ale to też nie jest problem. Dużo to lapisu kosztuje, około 40. Naprawdę długo, ale pomieści tyle tysięcy energii, więc można sobie kopać po prostu do woli. I schodzimy na dół. Mamy już mieczyk nasz. A, tylko energia będzie szła w badpaka, więc no po prostu nie denerwujmy się o energię. Będzie jej dużo. Na pewno. O, fabryka się załączyła i my schodzimy w dół. Tu jest wszystko. Widzicie, ile tych zbiorników jest tam? Ogrom. A lawa ta tu się zbiera, widzicie jeszcze. I teraz idziemy do pierwszej lepszej jaskini, która jest tu na poziomie dobrym. A więc gdzie jest ta jaskinia? Niedobrze mi się robi, jak tak spadam w dół, nawet w Minecrafcie. No i dobra, mamy też pochodnie. Nie mamy węgla do tych pochodni, ale węgiel gdzieś tam znajdziemy. I zaczynamy eksplorować. Idziemy najpierw w tą stronę. I wykopujemy co trzeba. Czy możemy naszym wiertłem wykopywać. Energia idzie z badpaka, jest jej 300 tysięcy. To pomieści chyba 10 tysięcy. Więc naprawdę jest różnica. Tu wykopujemy stack czy 3 i musimy wracać, a tu wykopujemy ogrom i nie musimy wracać. O, tu lawa, proszę was bardzo. Ale fajnie, że w tym, o, dźwięki już są. Fajnie, że w tym, no na normalu gram, albo na peaceful, albo normalu. Zazwyczaj na innym poziomie trudności nie gram. Bo te mi się najlepsze wydają. Kiedyś pamiętam takie czasy w Minecrafcie, kiedy bałem się nawet w ogóle wyjść z domu, były potwory. Jakoś wtedy nie było takiego łatwego sposobu na ich pokonanie. Po prostu było ciężko. A tego nie musimy wcale niszczyć. Okej, to się skończy. Okej, teraz. Skończy, uwaga. Okej, więc trzeba gdzieś zapalić torcza. O tam gdzieś, żebyśmy się nie zgubili. Tu trzeba gdzieś zapalić torcza. O tam jest kolejny torcz i okej, idziemy po prostu w dół. O, tu jest jeszcze cyna. Pamiętacie, węgiel trzeba wykopywać. Mieliśmy mało. Mamy 18 slotów na rudy i tak dalej. Najwyżej coś się wywali. Nie będzie problemu z tym. Na normalu gramy, mogę wam pokazać. Normal.
3 dźwięk. Mogłem podwyższyć, ale jak te potwory się będą darły, to nie za bardzo. Jeszcze mam tu szafirowy ten kill-off na wszelki wypadek, jakby to się wyładowało, ale to się zazwyczaj nie wyładowuje. Ufajnie, że energia z badpaka i lapaka leci na to. Lapak właśnie. Z advancetów nie ma z normalnych, tylko z advanced jest. Czyli nie macie modu advanced. O. Okej, okay, atakujemy go. To jest dźwięk za głośny, ale damy radę go pokonać. Patrzcie, jak łatwo idzie. W ogóle nam nic nie robi. A my jesteśmy bez zbroi. Za głośno trochę, a my go już pokonaliśmy. Nie, to ja go trochę ściszę. Do jednego, do dwóch, tak? Do dwóch. Okej. Okay. A, bo to wieśniak już jest. Pokonany wieśniak, okej, okay, już nie ma problemu. Właśnie trzeba było troszkę ściszyć te potworki. Okej. Okay. Teraz możemy podgłośnić nawet do 3, do 4. Do 3, bo te potworki były po prostu troszkę za głośne. Okej. Okay. Darły się za bardzo. I tu postawię pochodnie, żeby nic nam się nie stało. Okej. Okay. A idziemy sobie po prostu w tą stronę. Idziemy w dół, później eksplorujemy w tamte tereny. Fajnie, że tu po prostu mogę sobie wrócić do domku w każdej chwili, ale pewnie później tak wyjdziemy, że nie będziemy mogli w ogóle wyjść. To się wyjdzie przez góry. O, kwarc jest. Jest taki kwarc greenstone na początek, zamiast maceratora. Taki bardzo łatwy do zrobienia, mogę wam go pokazać. A ile energii nas to kosztowało? Patrzcie, prawie nic, 4000. O, nie, tak się sprawdza kwarc greenstone. Właśnie tu. Quartz Greenstone. Robi się w taki sposób. Kwarcu Wooden Gear naprawdę nie jest to trudne. Tylko kwarc dusty trzeba. Pulverizer to nie mamy na początku. Właśnie w tym Greenstone, ale do Greenstone'a musimy mieć 3 dusty. Czasami lecą dusty. Widzicie, tu dusty na przykład poleciały. Po dwóch. Czasami lecą dusty chyba 50. Od 30 do 50% na polecenie dustu z. Dustu z Quasartu jest. Właśnie idziemy w dół. O, fajne schodki się wygenerowały, nie ma tu nic. O, żelazo. Bierzemy. Jedno, kolejne. Nie ma tu już więcej? No chyba nie ma. Więc idziemy w dół. Okej, okay, mamy cynę tu różną. Węgiel mamy. Przyda nam się i kopiemy najpierw to. Tu nam nic nie jest w stanie zagrozić, jak tego wilkołaka pokonaliśmy tak łatwo. Ten nanocyber ma niewiarygodnie szybkie obrażenia, duże. Tamtego ułupaliśmy dużo, a tego po prostu szybko poszło. Można było jeszcze chyba go zaczantować. Nie wiem, czy się mogło czantować, ale raczej mogło się czantować. Tą broń. I atakujemy. Rudy wiertłem. Jak wiertłem się skończy, jeszcze szafir ma duże wytrzymałości. Ma wytrzymałości 1/3 diamentowego, czyli ile tam? 1000 wytrzymałości bodajże. I chyba 3000. Ale można to zwiększyć. Były jakieś takie metody, że można zwiększyć do, uwaga, 30-40 tysięcy wytrzymałość broni Durality, więc naprawdę ogromna ilość. Ale to nie w tym modzie. Bo trzeba mieć specjalny mod. Enderman? Zabijmy go. Może Ender Perłę da? Zabiliśmy, nie dał Ender Perły. Mało HP mamy, więc coś zjemy, żeby sobie zregenerować. Ale poszedłem, najpierw to. Jedno serduszko zostało, ale fart. Okej, okay, jeszcze. Na regenerację HP. No i zbieramy sobie po prostu rudy. Jeśli mamy gdzieś tak dwa serduszka, to już nic raczej nie zaskoczy. Srebro bierzemy. Ale pojechał nas Enderman, ale ten bez tego miecza by mi się nie udało go pokonać. Zbroi nie mamy, bo jest ten lapak. Kiedyś był Gwaj taki specjalny, że można było i to przenosić, i jeszcze naprawdę więcej rzeczy. Ale tego moda nie mam po prostu. Po prostu nie mam. O, odzywają się potworki. Regeneracja HP na razie jest.
A, to zombiaczki. Tam zombiaczki to nic mi nie zrobią. I bijemy je. No może ten miecz nie jest taki dobry, ale jest elektryczny miecz. Nano Saber. Elektryczny miecz, bardzo fajnie. O, złoto jest, to wykopujemy. Może jeszcze jedno pochodnie byśmy postawili. O, właśnie, zombiak, o tym mówię. Że mógł się pojawić zombiak. Trochę są za głośne te potworki, ale damy radę. Atakujemy. Okej, wyatakowany. Tu jest spawner, ale ja ściszę na dwa, bo ich tam dużo będzie w spawnerze. Dobrze, że spawner zombiaków, nie spawner jakichś endermanów czy coś tam. Okej, zombiaczki mogą być. Come on. Trochę ich za dużo tutaj. I bijemy. Unieaktywniamy. O nie, Enderman. Do powodzenia nam. My nie mamy HP w ogóle. Gdzie jest ten Enderman? Bijemy go. Nie popatrzyliśmy się chyba na niego. Nie chcę się na niego patrzeć. Jeszcze trochę zanim. Tu może postawię pochodnie i możemy się z nim bić. Jest szansa, że wygramy na Ender z Endermanem. Nie popatrzyłem się raczej na niego. Okej, i nie jest problemem naszym. Bijemy Endermana. Tylko nie może nas uderzyć. O nie, o nie! Jak my teraz go mamy zbić, gdzieś on tu się pojawi? A my będziemy skrzynki patrzeć. O, powodzenia. Zniknął, no nie. Dobra, regeneracja HP. Okej, trochę za mało jedzenia chyba wziąłem, ale raczej nie. Najwyżej w krytycznym momencie przyjdę z następnym odcinkiem, szybko skoczę i wrócę w to samo miejsce. Dobra. Gdzie jest. Jakby gdzieś tam był Enderman. A tu ma być unieaktywnione to. Ajajajajaj. Pokonaliśmy. Enderperła nie poleciała, znając moje szczęście. Guaj. O, Enderperła jest jedna. Może być. Jedna Enderperła. Nam trzeba dużo tych Enderpereł. Będzie potrzebne. Okej. Ale to chyba nie jest szlam. Ten. Ale zaraz zobaczymy. To chyba nie jest on. Dobra. Już tapka żelaza. Nie jest nam to chyba potrzebne. Kakao. Coco Beans Wheat. O, Wheatu mamy więcej, więc bierzemy. Stringi. Peach. Mogę sobie posadzić. Fear też mogę sobie posadzić. Stringi nam nie są potrzebne. Fire Protection i Fire Protection 1. Zawsze coś. Można na dwa powiększyć. A tu co my mamy? Tu mamy wheat. I tu mamy więcej wheatu, więc robimy sobie chlebek, który zjemy niedługo. Crafting. Miałem ten crafting wziąć, ale nie brałem tego craftingu. Pocket crafting właśnie. Bo bym nie miał na to miejsca, później byśmy musieli wywalać. On nie jest taki tani w zrobieniu. I teraz co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić chlebek. Jeden chociaż, okej. Okay. Wheat na razie zatrzymamy. To co nam niepotrzebne, czyli to nam niepotrzebne. To i to, patyczki się przydadzą, piry się przydadzą, już nie ma miejsca. Rotten fisha. A może te picze czy coś tam wywalę? No jeszcze zobaczymy. No to nam niepotrzebne. Quartz dust. No na razie może być, później się wywali. Okej, więc na razie idziemy. Nie chcę do tego chodzić i dobra. Gdzieś ten szlam jest. Na górze? Nie ma go? Jakby gdzieś tu był. Mi się wydaje. Nie ma go coś, ale dźwięk jest. A to pewnie gdzieś daleko. Kopiemy węgiel. Ile energii jeszcze mam, jestem ciekaw. Mam jeszcze. O, niewiele co poszło. Kopiemy ten kamień, zamszony bruk. Moss stone. O, złoto, złoto. Tak, to raczej jest złoto. No nie jest zamszony. Unieaktywniliśmy skrzynię. Nie trzeba tych spawnerów niszczyć. Mogę jeszcze posłużyć za ekspiarnię.
możemy tu sobie przychodzić i expić na nich. I będzie nam trzeba pozabijać troszkę. A więc omijamy. Wtedy unieaktywnijmy te pochodnie, robimy ciemno. Jest ok, mostone jeszcze tu. Tu są. O, to trzeba wywalić. Ale to wywalimy później. O, tu był, tak myślałem. I jeszcze jeden tam. O, okej, wzięliśmy. I kopiemy dalej mostone. Bardzo fajny mostone jest tutaj. Nagrywa się raczej. Teraz zobaczę chwilkę. Okej, chyba się nagrywa. Wszystko, okej. A więc jest fajnie. Kopiemy to. Kopiemy złoto. Nic nas tu raczej nie zaskoczy. I kopiemy sobie węgielek. Węgiel mile widziany, bo my nie mieliśmy wcale węgla. No i bierze opróżnię ekwipunek i znowu wrócimy, czy coś takiego. Ale wolę podsumowanie, co zdobyliśmy. Czy po prostu wrzucę do jakiejś osobnej skrzyni i później zobaczymy, co zdobyliśmy. Takie podsumowanie mile widziane, gdzie jest to wyjście. O, tu możemy sobie zrobić wyjście i okej. Wychodzimy z tego. Oczywiście czas odcinka niesprawdzony. Czas odcinka wynosi 16 minut, więc jest bardzo okej. O, tu widać, słychać te dźwięki bardzo fajne. Możemy trochę podgłosić dźwięk, bo widać, że ja mam i tak zgłośniony dwa razy mikrofon, a te potwory ledwo co słychać. Okej, teraz będzie lepiej. I kopiemy sobie co chcemy. A więc węgiel chcę. Dużo węgla. Im więcej węgla, tym lepiej. Bo do Skok Owen Brick tylko węgiel wchodzi, a Skok Owen Brick możemy korzystać bardzo. Zrobimy tych pieców więcej. Ile ich tam jest? No to powodzenie mi. Nic nie ma, ale ich tam dużo chyba było. Słychać było ciągle. Fridnin, stopot. Lidor kopiemy. Okej. Lidor wykopany. Co tu mamy? Nic. Nic nie mamy. Ale dźwięki. Tu nic nie ma. Idziemy dalej. Podsadzić się trzeba gdzieś nasz kobel tutaj. Cały zawalony ekwipunek, ale się tego pozbędziemy. Minium szardy czy coś takiego. O, widzicie, słyszycie tu. Jeśli się natchniemy, to dobrze, jeśli nie, to ich nie pokonamy. Nie będę specjalnie szedł, bo może być trudne w znalezieniu to. Tu nic nie ma, więc idziemy wzwyż. Wzwyż i wzwyż. Dobra, gdzie my to teraz idziemy? A tutaj sobie wykopiemy szafiry. Szafiry mile widziane. I po prostu pędzimy dalej. Różne rodzaje koprutin. Było dużo rodzajów kopru ogólnie. Nie może wybuchnąć. Jakim cudem? Jakim cudem on wybuchł? Jak ja go przecież biłem. Nie wiem, jakim cudem on wybuchł. Się dziwię po prostu. Okej, więc teraz peaceful. I pędzimy po itemy. Żeby tam jeszcze wszystkie były. Nie wiem, jakim cudem to się zdarzyło, że on tam padł. Że ja tam padłem, o. Dobra, idziemy szybko. Wiem, gdzie to było. To było stosunkowo blisko. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. To było tutaj. No i oczywiście teraz już nie mogę. No nie mogę stąd wyjść. O rany, szybko. Jak był kill off? Batpak. No muszę niestety tak zrobić. Szczytujemy batpak sobie szybko. Nie mamy energii. Ten naładowany szybko. I polecimy po itemy. Oczywiście. Nie batpak, to jetpak. Jetpak. No niestety, muszę szybko polecić po itemy, bo one zaraz znikną. Gdzie one były? Tutaj nie. Tamtą stronę gdzieś były. Szybko, szybko po itemy, jeszcze szybciej. Okej, mam tu wszystkie rzeczy. Wywalamy ten batpak. Sorry za to, ale musiałem zrobić, żeby wszystkie itemy były. Dobra, wywalamy ten backpack, jetpack. Zrobimy tutaj tak. A co to jest to? Firejet. Może to się zrobi? Ale nie wiem. Ustawiamy sobie wszystko. Nie wiem, jakim cudem to się zdarzyło, że ten creeper mnie rozwalił. Jak ja moim mieczem go biłem tak ładnie. No ale czasami się zdarza, dobra.
Buty tu, spodnie. Zbroi nie, spodnie. Nie ma spodni. Coś jest. Fire dress. Coś jest? Tu coś jest, tu coś jest. Dobra. Spodnie, mamy spodnie. Nie widzę spodni, niestety, zbroi. Hełm. Nie widzę hełmu. Gdzie jest mój hełm i moja zbroja? Mój hełm. O, tu jest hełm. A spodnie gdzie są? Nie widzę moich spodni, niestety, z żelaza, tylko zbroja jest. Co się stało z moimi spodniami, ja się pytam. Musimy od początku stawiać. Chyba nie ma moich spodni. O, spodnie są, okej. Ziemia mi niepotrzebna, marble. A i nic tu więcej nie ma, okej, niech będzie ta ziemia. Teraz się szybko ustawię. No niestety takie sytuacje też się zdarzają. Bym go rozwalił. Tak, tak, jedzenie też musi być. Pochodnie muszą być tutaj, jedzenie. To my będziemy sobie jeść. No będziemy sobie jeść na pewno to. Chlebek. Zamiast szafiru trzeba coś do podciągania się. I wiaderko wody też musi być, okej. Może to być teraz. Dobra, ustawiliśmy już fajnie. I wszystko mamy. Teraz jeszcze dalej pochodnie. Zjedliśmy coś. Aha. Normal. Normal. Jetpacka już nie mamy. Jetpack wywaliliśmy. Okej, po co ja broję zbrałem, jakbym jej i tak nie zakładał. A do potężniejszych walk właśnie mógłbym ją założyć. Jakby było trzeba. Ale to nie była potężniejsza walka. Ten miecz jest słaby, czy o co chodzi? Że ja nim nie mogę potworów pokonać, ale przynajmniej ma dużo wytrzymałości. I to jest zaleta. Może nie jakość, ale dużo wytrzymałości jest wielką zaletą tego. Wiemy dalej, tutaj tylko musimy. Normal. Normal. Tam przejdziemy dalej. I tam dalej pójdziemy. Na razie wykopiemy surowce. No tu się nie mieści już. Itemy się nie mieszczą. Quartz może być wywalony. To może być zostać wywalone. Wszystko się zmieści. Okej. Jeszcze dalej. Teraz musimy poświecić. Góra czysta. Okej. Tu przeczyszczony jeszcze dalej. Okej, wyczyszczony tutaj. A to Lidor jest. Myślałem, że coś innego. Może Iridium znajdziemy, ale wątpię. Iridium jest tak rzadkie. Bym się cieszył, gdybyśmy jedno znaleźli przez całą grę. To naprawdę jest bardzo rzadkie, bardzo rzadkie. O, mamy. A my idziemy w tą stronę, czyli na te drzewka pod spodem po prostu jesteśmy. Lidor, gdzie był? Gdzie był Lidor? Gdzie to był Lidor? O, tutaj jest Lidor. O, i srebro jest jeszcze. Ale po jednej sztabce, po jednym orze, po jednej rudzie, to nie. Jest duża ilość. O. Więcej szafiru. Więcej kwazartu. Okej. Okay. Coś jest? Nie, chyba tu. Nie ma, nie, tu nic nie ma. Idziemy dalej. Tu nie widzę, gdzie jesteśmy. Okej, okay, idziemy jeszcze dalej. Okej. Okay. Szkielet? Gdzie jest szkielet? Dobra, bierzemy to, idziemy dalej. Mamy szkieletka. Musi tu gdzieś być przejście, bo słychać, że łażą. Nie ma, prosto, w tą stronę. Nie ma. Do góry. Nie ma. Do dołu. O, węgiel. Hobel? Fauner jakiś? Skąd tu kobel się wziął? Ja zaraz zobaczę. Jakim cudem tu kobel się zrobił? Rozkopiemy to. Spawner! Znaleźliśmy kolejny spawner. Ooo! Trzeba trochę do góry. Okej. Okay. O, ho, ho, ile ich tu jest. Ale potworki. Będzie kości, fajnie. Czy ja tak odważnie tu mam iść? Dostaną zaraz.
Dobra, unieaktywniamy spawner, było to bardzo łatwe. Nic mi nie zrobili, miałem pancerz przynajmniej. Unieaktywniamy spawner, drugi znaleźliśmy podczas jednej ekspedycji, a więc bardzo ładnie. Co wywalamy? Możemy wywalić roulette fish. Raczej nie, wywalamy ziemię na razie, marmur nie. Kości, tak, kości, dużo kości. Dwie tylko, to po co ja mam w ogóle brać kości i strzały? Strzały możemy wziąć teraz, te, które są wbite w ziemię. Nie możemy, dobra, nieważne. Po prostu idziemy, kości też są słabe, bo ich jest za mało. Jedna skrzynia tylko łuk i strzały, ale łuk i strzały możemy sobie zrobić. Bez problemu. Ale nam nie są potrzebne tiny, nie? Wheat, o, trzy wheatu mamy, fajnie. Coco beans. Grounder, no na razie weźmiemy, możemy zbroję zostawić, niepotrzebna nam chociaż. Chociaż? I kolejny trzeba robić ten... Crafting bench. Dobra, robimy. I robimy wheat. Żeby sobie zjeść. Pie można z tego zrobić, czyli ciastko. Jemy, chlebek. Okej, chlebek zjedzony i kopiemy teraz to. Może jakaś ruda jeszcze ciekawa będzie, zazwyczaj czasami są. Okej. Ozdobny kamień się przyda, moststone, bo nie można go wykraftować. Tylko w spawnerach występuje, dlatego jest taki wyjątkowy. Czyni niewiele rzeczy, ale tu proszę, tu jest srebro. Tu jest tin, a więc fajnie. Tutaj mogą być fajne rudy. Obraca ten się szkielecik w środku, ikonka. Dobra, i kopiemy rudy. O, nawet fajne te rudy. I te też. No, trochę nakopaliśmy z tego spawnera. O, dużo tego srebra, jak na srebro. Srebro zazwyczaj 4-5 występuje, a tu nie wiem ile mieliśmy. Może nawet 9. Okej, no cobblestone trzeba rozkopywać. O, troszkę mi zostało tego mossstone'a. No i resztę wyrzucimy. Workbench nam nie jest potrzebny, będziemy za każdym razem robić, jak nam będzie potrzebny. Trzeba cobblestone'a podsadzanie się. Podsadzamy się cobblestone'em. Okej. Idziemy w dalszą ekspedycję. Tu nic nie było, okej. Idziemy teraz tu. Dalej. I koniec tej, musimy niżej schodzić. Koniec jaskini? No raczej nie. Coś tam na pewno jeszcze może być. A czas odcinka jaki tam jest? Czas odcinka w tym momencie jest 28 minut, a więc jeszcze troszkę. I skończymy odcinek. Enter E. O. I dalej. O, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Ale gdzieś jeszcze w drugą stronę chyba było. Do góry, żelazo. Koper i o, ziemia nawet jest. Tu nisko zeszliśmy. A, tu nie mamy miejsca. Wywalamy coś, wywalamy strzały. Arrows. Okej, tu jest nasza ostoja, a więc gdzieś tu powinno jeszcze coś być. Rudy? Mogą być. Jak przypadkiem znaleźliśmy je, to je kopiemy sobie. Okej. Wykopane rudy, tu już nic nie ma. O, ruda. Na dole nic nie ma. Nic nie ma, a więc po rudę idziemy. Hopper. Zawsze coś. Więcej kopru i żelazo. Ile tego gravelu się posypało? Gdzie nasz koper jest? Na razie to sam gravel. Nic tu nie widać, trochę poświecę. Oj, teraz od razu lepiej. O, znowu ten gravel, okej. Wykopany cały koper i idziemy po prostu w dół. Prawdopodobnie, bo tu już nic nie ma. Troszkę w dół, ale zaraz będzie przystanek. O, proszę, przystanek mamy. No niezły ten przystanek. No kurde, znowu. No co się stało? Zablokowało mnie jeszcze, dobra. Czyli tak. Peaceful. No znowu to samo, no bez przesady. I ten jetpack.
Jetpack pełny. Oj, o tak ma być. Sorry za to, ale musimy dojść do naszych itemów. I kolejny raz mnie pokonali. No dlaczego takie mam sytuacje? Ten peaceful na pewno jest włączony. No i trzeba to trochę poświecić mocniej, bo już mi się potwory zrespiły. No nie, to całe poleciało. Jak ja mam w dół zejść? I widzicie, co teraz mamy zrobić, jak w dół nie możemy zejść? Tam jest woda, ale ona nas nie utrzyma. I co możemy zrobić? Jetpack mamy, okej? A, to tutaj. Okej. Więc oświecamy pochodnią. Zbieramy EQ. Całe EQ, które mamy. Zbieramy na razie jetpack, wyrzucimy. Spodnie mamy, hełm mamy. Buty mamy. Zbieramy inne itemki jeszcze. No jak nas chamsko załatwili drugi raz. No ładnie, jak ja ten na dół zejdę mostą. Dobra, no i teraz co? No już wszystko mamy, teraz ten balapak tutaj. O, już troszkę energii mu uleciało. Wiertło tutaj. Za wiertłem ma być najpierw to. Później szafirowy nasz kill-off. Teraz chyba już nic nam niepotrzebne. Jest jeszcze coś, czego nie wzięliśmy? Pochodnie raczej mamy, ale nas załatwili dwa razy. Dlatego jakoś odcinek fajnie nazwę. Oto trzeba więcej nam pochodni. Musimy zrobić więcej pochodni. Pochodnie z węgla. Robimy więcej pochodni, okej. Już mamy więcej pochodni. Scaffold będzie trzeba ustawić, ale nas załatwili. Jeszcze póki mamy jetpack. Sorry za to, ale szybko ustawimy te scaffoldy. Nie ma problemu. A czekaj, czekajcie, tu już są. Tam nie ma. To ustawimy o tak. Co za problem? Bo nie wiem jak do góry. A klikamy ile idzie. Okej, już nie idzie, czyli więcej się nie da. Dobra, wywalamy ten jetpack. Jest tutaj. Wywalamy, klikamy, wkładamy nasz lapak. Recipe mo, to najpierw to oświetlimy, bo znowu Creeper nas zaszedł drugi raz. Może trochę mocniej. O tu na wszelki wypadek, bo tu też mogą gdzieś lecieć. I myślę, że okej. Chociaż z tej strony raczej nie, ale z tej by się przydało jeszcze oświetlenie. O tu, Arura naszego minera też tu jest, o. A Groundery jeszcze nam trzeba. Zamiast Dirtu. Mostowny zamiast czego? Kamienia mamy? Nie, mamy dobrze kamienia. Co nam nie trzeba? Nie trzeba nam na pewno. Waterproofy nam zniszczyli? Zaraz im dam. Jak dwa waterproofy się posypały. Raz. Dwa. A gdzie trzeci? Będzie trzeba naprawić. Dobra, nieważne. Zrobię tak. Jak nam zabierają. Może się nie obrazicie. Stone waterproof pipe, jedna rura. Teraz to już wyłączamy. I ustawiamy tak waterproofa. Już może przelatywać. I jeszcze to odwyłączamy. Ustawienie, no słabe jest, bo tu ma być jedzenie. Tu ma być jedzenie, ma być chlebek też. Gdzie jest nasz chlebek? Chlebek straciliśmy. Ale chlebek to jest nieważne, że straciliśmy. Nic nam nie dawał. Enderperła zamieniamy na wiaderko. To na to i jest po prostu okej. Dobra. Już jest okej. Tak. O, teraz jest okej. Włączamy wreszcie ten normal. Dobra, i próbujemy to jakoś przeżyć. Dobra, w którą stronę najpierw idziemy? Myślę, że najpierw wykopiemy ten węgiel. Jeszcze pochodnie postawię.
Myślę, że już jest dobrze. Postawiłem kilka pochodni, ale ładna tu się kopalnia zrobiła, muszę przyznać. Duża w miarę. Ale tu nas przywitali. Ze wszystkich stron. Trzeba było to lepiej oświetlić, ale dobra, idziemy dalej. Jak tam nasze EQ? No, trzyma się. Powoli, ale się trzyma. Idziemy dalej. Tamtą stronę? Nie. W tą stronę byśmy przeszli. Którą teraz? W tą czy w tą? Jest coś ciemno. Dobra. Idziemy chyba w tą stronę. O, Emerald. Emeralda może zostawimy. Pójdziemy w tą stronę kiedy indziej, a pójdziemy w tą. A, co to? A, co to? No dobrze. Pójdziemy może w tą. O, w tą stronę będzie fajnie. Tylko ostrożnie mamy iść. Żeby nas nie rozwalili od razu. Nie pokonali. Bo było naprawdę ciężko. Wilkołaka pokonaliśmy, a zwykły Creeper nas pokonał. No nie, Creeper to jednak ma swoją moc. I pochodnia, żebyście widzieli, co ja kopię. Żelazo i tin. O, dużo tego żelaza, to żelazo. O, ile żelaza. Wykopiemy dużo. O, to co tutaj jest? A, chyba kopnąłem. Dobra, tu nic nie ma. Idziemy więc dalej. Chyba też nic nie było. I dół. Patrzymy od razu wszystko. Nic nie ma. Idziemy więc dalej jeszcze. A, czas odcinka. Czas odcinka się waha minuty 36, a więc zaraz kończymy część odcinka. Tego. I przejdziemy do kolejnego, ale bardzo bym chciał, żebyśmy ten dół zobaczyli. To może odcinek się troszkę przedłuży jeszcze, ale nie tak za dużo też, no. I dobra, lecimy. Musimy tu poważnie oświetlić. Szczury, nie boimy się. Okej. Myślę, że jest oświetlone. On sam do nas przyleci, ten szczur. Jak będzie chciał. On się w ściany może chować. To jest właśnie jego umiejętność. Ten Creeper ma wybuchy. Ach, ten Creeper. Dużo nam już krwi napsuł. No i dobrze, wychodzimy. O. I idziemy dalej. Co tu mamy? Tu mamy. Co tu mamy? Tu może być coś ciekawego, tylko to już jest potok, a tam jest lawa. Diamenty, czy to srebro? No myli mi się, czy to diamenty, czy srebro. Diamenty są takiego trochę mocniejszego koloru. Srebro. To jest lawa. Raczej tak, ale coś. Nie widzę tej lawy. Może by to jakoś. Nic nie ma, a więc jakoś byśmy się tu przekopali. O, tu coś jest. Nie, nic nie ma. Przejdziemy sobie tutaj. To lawa. Pochodnia. Ja tu byłem. A tu coś takiego. To tam na razie nie idziemy. A, dobra. To ja tu przeszedłem z dwóch stron. A więc idziemy z powrotem w tą, co byliśmy. I nie zachodzimy w tą stronę, tylko idziemy dalej. Ostrożnie, ostrożnie. Tu coś ciemno jest, okej, oświetliliśmy. Szczury niech będą. One są fajne, ale koty to już są niefajne. Okej, wszystko wzięliśmy. Co to wybuchło? Ja muszę zobaczyć, co to wybuchło. To mi wybuchło? Na pewno nie. Czekajcie, to Clipper czy jakiś reaktor? Tu jest coś. Ale to wcześniej mi chyba wybuchło. Nie mógł to Clipper wybuchnąć. Tak? Co to jest? Coś wybucha. Peaceful. No co to mi w ogóle wybucha? Na pewno nie silniki, na pewno nie reaktorów nie mam. Silniki nie mogą wybuchnąć, bo jest cały czas tam woda. Co to wybuchło?
Zobaczymy to. A po co? Zobaczę kiedy indziej chociaż. Zrobię cięcie i zobaczę, co to było. I po cięciu chyba wrócimy. Zobaczymy, ile czas odcinka. 40 minut, więc po cięciu po prostu w następnym odcinku spotykamy się w tym miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio. A więc myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, a także oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!